Oto doniczka, którą zbudowałem specjalnie w Endzie. Pytacie dlaczego? Ano dlatego, żeby nikt z niej nie mógł uciec. Ponieważ jedyne wyjście z tej doniczki prowadzi przez dwa sposoby. Albo przez wygranie gry jako jedyna osoba, lub przez śmierć, co czeka większość graczy. Witam was po raz kolejny w naszych igrzyskach śmierci, w których to widzowie będą walczyć o przetrwanie, a dzisiaj tematycznie w doniczce. Na co o dziwo mam więcej pomysłów niż może wam się wydawać. A więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, to będzie mi naprawdę bardzo miło. A teraz czas przejść do właściwej części filmu. Dobra, więc na początku, słuchajcie, zanim zaczniemy zawody, musimy zrobić tutaj małe sprawy organizacyjne. Tyś w ogóle na podstawie widzialności jest, ale to ktoś rzucił tą podkę, więc nie wiem, czy to było celowe, czy nie. Zróbmy tak. Zaczynamy. Wszyscy pod ściany. Dobra, jeżeli to się pójdzie pod ściany, to po prostu odpadnie. Tutaj widzę, że nie wiem, kilka osób mam je gdzieś. Ty Alex, idź stąd. Ty, co jest z tobą nie tak? Okej, więc mamy pierwszą, co teraz odpadła. To nawet nie było żadne specjalnie duże wyzwanie. Robimy tak. Tutaj wykopiemy lawę i damy tam oczywiście lawę po to, by mogli wszystkie itemy wyrzucić i nie oszukiwać. Wszystkie itemy do lawy. Dobra, i teraz mogą podejść i wrócić tutaj. Zobaczcie, ile już mają przy sobie rzeczy. Ja wiedziałem, że oni wszystkiego nie odłożyli. Kto będzie miał cokolwiek w eku, nawet jedzenie, odpada. Dobra, więc teraz wyrzucałem nawet jedzenie, bo to też musi być fair. Wszyscy oczywiście muszą być równo najedzeni, żeby konkurencje były jakkolwiek sprawiedliwe. Teraz dam im tutaj dookoła ciasta, żeby mogli sobie zjeść i się najeść ostatni raz przed tymi wszystkimi konkurencjami, które na pewno pozbawią większości życia. Ostatnia szansa na zjedzenie. Dobra, czy wszyscy to wykorzystali? Chyba tak. No dobra, słuchajcie, oczywiście jesteśmy w doniczce, a skoro doniczka, no to wypadałoby, by rósł tutaj kwiatek. Dlatego też zamierzam podejść tej kwiatka, który będzie naszą pierwszą konkurencją. Bierzemy lime, okej, stawiamy gdzieś tutaj. No i jak się wszyscy patrzą do góry. No tak, no jesteśmy w końcu w kwiatku, słuchajcie, więc widzowie, tak musi być. To będzie parkour po kwiatku na samą górę. Weźmy też czerwonego coś, weźmy, żeby móc zrobić różę. Ej, dobra, to będzie kwiatek grzybowy. Czy są kwiatki grzybowe? Ej, nie! To dobrze będzie wyglądać. Co jest? Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, musiałbym dostać jakąś rzetelną ocenę. Czy według ciebie mój kwiatek jest ładny? Co powiesz o moim kwiatku? Nie no, bardzo elegancki. Ja bym jeszcze zrobił czarny środek i będzie jak mak. O! Dokładnie, proszę bardzo. Słuchajcie, tutaj akurat tak się składa, że jest ze mną kwiatek. Jak się nazywa zawód od kwiatków? Biolog. Biolog? Po prostu. Biolog. Okej. Okay. Rzeczoznawca. Okej, okay, okej. Okay. Jakiś mak czy co? O, czyli widzę faktycznie w tym mak. No to git. Teraz myślę, że możemy rozlać tutaj troszkę wody, ale to dobra, to może zaraz, najpierw tak. Najpierw tutaj drabinkę dam gdzieś w tym miejscu. Tutaj wszędzie dookoła woda. Okej. Okay. Pod ściany! Wszyscy pod ściany jeszcze. Jeszcze nie pozwoliłem. Ej, zaraz. Ty, powiedziałem pod ściany. Mówiłem, pod ściany. No troszeczkę tutaj się widać niektórym wymknęło za bardzo. O nie, dobra. Ej, czy ten parkour będzie trudny? Jak myślisz? Nie wygląda jakoś specjalnie źle, co nie? Ale jeden zły błąd. Tak. Jeden zły krok i wszystko może zostać przesądzone. Okej, okay, więc powiedzmy, że to jakoś tak będzie. I może, nie wiem, czy to jeszcze wyżej robić. Dobra, będę robił to jeszcze wyżej. To będzie wycieńczający parkour. Okej, i powiedzmy gdzieś dotąd tylko, że ten mój kwiatek ma. Dobra, nieważne, tu po prostu będzie strefa zielona i tutaj po prostu kto dojdzie, to przeżyje tą konkurencję. Więc uwaga, możemy zacząć. To ostatni na górze odpada. Dobra, i teraz się rzucili. Ja jestem ciekaw, czy oni w ogóle będą umieli przejść przez tą drabinę. Nie bić się. Zabicie innych odpada się. O, już jeden gość upartej szybko poleciał, skubany. Co się dzieje? Ale spadł, zrobił głupi błąd. Tak samo jak ten pies, a nie, ten pies tutaj już to przynajmniej skumał. No dobra, oni tam na dole widzę troszeczkę się damage'ują, ale wydaje mi się, że najwięcej osób tam na tej drabinie zostaje. Ej, tutaj, czy tutaj da się doskoczyć? Ej, tutaj się nie da... Tutaj się nie da doskoczyć. Dobra, nie waszysz.
naprawiłem, ale ten typ, który czekał aż inni sprawdzą za niego, też spadł. No dobra, wszyscy tutaj się wspinają na górę. Widzę, że nie idzie im tak źle. Kwiatek jest generalnie całkiem prosty. Tutaj na górze mamy stowarzyszenie przyjaciół, to znaczy przyjaznych ludzi przynajmniej. Nie wiem, czy są przyjaciółmi dla siebie, bo w sumie nikt tego jeszcze nie stwierdził, ale na dole jest największa walka o drabinę. Może zrobię tak, że tutaj dam torta. O, to myślę, może być git. Tutaj będą torty. Niech sobie pojedzą, jak im zabraknie głodu. Na górze w sumie też tutaj mogę torty jakieś dać. O, proszę bardzo, ale one szybko schodzą. Dobra, nie, tutaj widzę, że niebieski bije, więc ty niebieski odpadasz. Zabijam graczy, którzy biją. Dobra, i teraz tylko trzeba obserwować, który z nich rusza łapką, ale widzę, że tym razem chyba nikt. Dobra, chyba się ogarnęli. Podjadają torta i to im daje siłę. Jeżeli tutaj widzę się wyjdzie z pierwszego segmentu, no to potem już wydaje się być całkiem łatwo. Mam tylko pewne obawy, czy oni z góry tam nie wypadną, ale dobra, zrobiłem tutaj taką małą barierkę, która powinna zapewnić im chociaż na miastkę bezpieczeństwa, jak oni tutaj wszyscy stoją na jednym bloku. O nie! O nie! Oj, to się uderzył! Ej, ty! Alex! Przecież ty nie możesz zrzucać! Mówiłem ci coś! Ja wiem, że ją zrzucili, ale to, że ktoś popełnił przestępstwo, nie znaczy, że wy także macie zostać kryminalistami, pamiętajcie! Trzeba pokazać to, że można być lepszym. Najlepsza jest osoba, która pisze Dino Tort. Szkoda, że torty są na dole. No i na górze też dam tutaj w ramach Loży Zwycięzców, bo tak ją można nazwać. Nie mylić z Lożą Szyderców, chociaż pewnie też mają bekę z tego, co się dzieje na dole. No cóż, jeżeli tak dalej będą sprawy się tutaj komplikować, to niestety, ale chyba będę zmuszony do tego, żeby na dole zamienić zaraz tą wodę na lawę, co raczej nie będzie miłą wiadomością dla nikogo na dole zebranego, ale biorę więc moją różdżkę, robię expand 10D, znaczy 1000, replace water na 0, okej, podwyższamy stawkę, teraz będzie coraz trudniej. Uwaga, zaraz na dole stawiam lawę, macie ostatnie szanse. Dobra, ty się patrz na ich na górze, bo ja tutaj na dole będę obserwował, ty na górze ogarniaj, co się tam dzieje, a ja tutaj już na dole będę rozstawiał lawę, którą obiecałem. Więc tak, lawa tutaj wszędzie aktualnie zaczęła być rozlewana, pierwsza osoba spadła, druga osoba spadła. Okej, więc mamy sytuację dwóch Steve'ów, którzy w sumie... Oj! Oj, dobra, czy ci jeszcze dadzą radę? Tu już jest ostatni etap. Czy na ostatnim etapie uda im się tam jeszcze dojść? Z tego co widzę, tak, więc odpadły chyba trzy osoby, co jest, myślę, całkiem spoko wynikiem. Dobra, teraz tak, bo mówiliśmy, że z tego jest mak, tak? Ale troszeczkę nam wyszła róża z tymi kolcami, więc kolców się pozbędziemy i na dole można w sumie jeszcze raz rozlać wodę, żeby mogli tutaj szybko zeskoczyć i po prostu znowu być, no, na dole, jak już powiedziałem. Dobra, zrzucamy ich tutaj, skakać na dół. Dobra, czy wszyscy trafią do wody, bo tutaj... Dobra, nie no, wszyscy trafili. Kwiatka można się pozbyć. Na razie powiedzmy, że kwiatek swoją rolę spełnił, ale... O, to do tutaj przyszedł. No nie mówcie, że sam Pio.pl we własnej osobie. Właściciel serwera drugi zaraz po mnie. No i teraz, cóż, może zagramy w jakąś taką wyliczankę. Wszyscy chodzić na kucaka w kółko. Zróbcie pociąg. Okej, dobra, wszyscy idą razem. Czy ktoś idzie pod prąd? Nie, nikt nie jedzie pod prąd. Ale to jest super. Tak po prostu chciałem to zobaczyć, jak oni tak chodzą w kółko. To jest jakoś mega satysfakcjonujące. No i dobra, i zróbmy tak, widzowie. Ja sobie stanę tutaj. Stanę sobie z nederytowym mieczem. I teraz, żeby nie było, zrobię tak. Zamykam swoje oczy, tak jak widzicie. Są całkowicie zamknięte, aż mi nos uciska. I teraz pompa, widzisz, co się dzieje przede mną? Widzę. Dobra, powiedz mi, okej. Słuchaj, nie. Najpierw muszę tak. Efekt, give darkness, strength na 30 sekund, amplifier 200. Dobra, więc teraz tak, teraz będę zabijał losową osobę, która przede mną stanie. Uwaga, odliczam. 3, 2, 1. Zabiłem kogoś? Pudło. Pudło, dobra, no to jeszcze raz. Uwaga, odliczam. 3, 2, 1. Pudło? O, trzech naraz, ale jeden padł. Co? Trzech naraz? Aha, czyli tylko jeden zginął. Tak, ale trzech miał damage, no. Dobra, to może lepiej wezmę w takim razie siekierkę, bo to też dostałem od was kiedyś takiego protipa, że lepiej siekierką uderzać, bo siekierka nie ma takiego, wiecie, dużego rozbryzgu i będę mógł tylko osoby przed sobą. Uwaga, więc jeszcze raz. Odliczam. Raz, dwa, trzy. Trafiłem? Zrobię dziurę w ścianie. Dobra, to... Oj, dobra, jeszcze raz.
Trafiłem? Dobra, więc odpadła kolejna osoba, ale dziwnie tak, kurczę, czekajcie, aż mi oślepiło, bo to ten soft, bo już tutaj tak ciemno, tak nie mogę robić, bo teraz nic nie widzę prawie. No dobra, więc myślę, że to była całkiem fajna wyliczanka i na tym moglibyśmy przestać, jeżeli chodzi o taką metodę pozbywania się widzów, ale teraz moglibyśmy na przykład zesponujmy tutaj jednego zombiaka. Zobaczmy, co zrobi, na kogo się uweźmie. Oj, zombiak wybrał tutaj tą oto panią. Oj, pociągu, stary. O nie. On się na nim uwziął. Ona próbuje z nim walczyć. Ale nic z tego. O, a ten chłop za to, że mu nie pomógł, teraz zombiak się na niego uwziął. Okej, czyli mamy prostą dyskwalifikację. Totalnie losowe zdarzenie. Dajmy zombiakowi pozbyć się jeszcze jednej osoby więcej. Nie pozbył się na razie tamtego czerwonego, więc ten czerwony. Oj, nie. On mu nie odpuści. On mu nie odpuści. Nie ma szans. Chyba, że jednak. Nie. Oj, jak próbuję uciekać. Oj. I to teraz ten Steve. O nie. Dobra, pozwolimy zombiakom wziąć 3 osoby. No chyba, że w końcu ktoś zabije tego zombiaka. Arn się tylko skrada za tym zombiakiem, nie pomoże. No tak, no faktycznie. Tutaj mamy przykład tego, jak bardzo ludzie są skupieni na sobie i w ogóle nie pomagają innym. To jest aż książkowy przykład tego. Jest to przykre. Ej, oni go broją, tego zombiaka, patrz. Zrobili ścianę, że tamten typ zombiaka nie mógł atakować. Dobra, czy ten zombiak go w końcu zje, czy nie zje? Oj, ślepy zaułek! Ale ten Steve jakoś wyjątkowo dobrze sobie radzi z tym zombiakiem. Jako jedyny wpadł na pomysł, żeby jakoś odpowiedzieć o zombiaka. No i zombiak odpadł, więc Steve przeżywa. Pomimo tego, że chciałem tej 3 ofiary, no ale cóż, bywa jak bywa. Teraz tak, myślę, że w kolejnej konkurencji powinniśmy zasadzić kwiatki? Czy spoko? Nie mogę tutaj zasadzić kwiatków, bo tu jest dirt, a nie gras. No dobra, rozstawmy tutaj kilka dirta. Ty, ja mam pomysł na kolejną konkurencję, mordo. Ej, dobrą konkurencję, naprawdę, to teraz ubzdurałem w głowie. Nie jestem ciekaw, no. Dobra, ej, to będzie teraz dobre. Uwaga, patrz na to. Tylko muszę teraz sobie tutaj zrobić jakieś zaznaczenie, żeby, o, odtąd dotąd. Dobra, wszyscy na trawę. I dobra, i teraz robię replace 3 na lawę. I uwaga, i to wpadnie do lawy. Oj, do, ktoś tutaj wpadł do lawy. Mamy tutaj pierwszą ofiarę. Druga prawdopodobna ofiara się już pali. I pytanie, czy on będzie w stanie to przeżyć, czy nie? Chyba nie był w stanie tego przeżyć. Dobra, ja mam pomysła. Teraz na przykład możemy wykluczyć osoby, które stoją z innymi na grasie. To znaczy, zostawmy w spokoju na przykład tego Deadpoola i tą tutaj. Oni tutaj są sami. Oj. Oj, coś zrespił? To się chyba sam pozbył współlokatora. Wyrzucili go. No dobra. Co teraz zrobić z osobami, które tutaj są we trzech na jednym bloku? Ej, tutaj w ogóle mamy 2 Steve'ów. Jeden jest z brodą, a drugi jest bez. Co jest w ogóle 5? Co tu się stało? Dlaczego? Może mam skino Steve'a po prostu. Tak, ale dlaczego? Kupuję sobie konto premium Minecraft tylko po to, by sobie ustawić Steve'a jako skina? No, ja się tam za bardzo nie znam, ale nie brzmi to jak najciekawsze posunięcie. No dobra, to teraz zrobimy tak, zrobimy wyliczankę. Ene, due, rike, fake, enus, deus, cosmadeus i morele, bax. Dobra, czyli ty wygrałeś, a was dwóch będziemy musieli zepchnąć, więc ty lecisz do lawy. Okej, on myśli, że przeżyje. Tutaj też robimy wyliczankę. Uno puerto banzerico. Coś tam, ja mam cosmetico. Dobra, ty przeżyłeś, ty odpadasz. Ja wiem, że możemy to robić na 2 sposoby. Tutaj robimy kolejne. Małe kwiatki, duże garki, pobite są zawsze wcale. Nie wiem, co to miało być. Po prostu robię wyliczankę. Dobra, ty odpadasz. Fiolet i czerwony. Kto spadnie do lawy, to będzie chyba dziś spalony. Dobra, czyli ty odpadasz. Oj! Co on zrobił? God damn it, wkurzył się chyba. On miał w ogóle nederytowy kilo, więc sam ten fakt powinien odpaść. No, tutaj widzę, że fortuna była 1 enchant, ale niefortunnie dla niego akurat wyszło. Dobra, a tutaj ten to nawet nie wiem, gdzie on stoi. Na prawym czy na lewym. Dobra, zróbmy tak. Tutaj odpadnie się albo jeden, albo drugi blok. Jaka wyliczanka? Dawaj, wymyśl jakąś wyliczankę, szybko. Dobra, na przykład, ja wiem, dobra. 6. klasa, postawówki, dzieci zawsze chcą jagódki. Dobra, wy przeżywacie, a wy odpadacie. Bo tak w sumie było łatwiej, nie? Niż 2 razy robić ten. No
i wy tutaj jesteście ostatni we dwóch. Znaczy tak, oni są jeszcze we dwóch, ale im daruję, bo jakby z dwóch bloków wybrałem po prostu. Dobra, tutaj piesek jest i Alex, to wpadnie do lawy, będzie miał przechlapane. Dobra, więc ty, Alex, odpadasz. Proszę bardzo, Piesio wygrał, no ale ty, Alex, słuchaj, no. O, dobra, git. Teraz możemy znowu zrobić replay z lawa na 3. Okej, koniec konkurencji. Osoby, które przeżyły, gratuluję, ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli będziecie mieli dużo momentów do tego, żeby zginąć śmiercią niesprawiedliwą. Oni dalej stoją na tym grasie przerażeniu i myślą, że będą mieli przechlapane. Dobra, to zrobimy tak, replay z 3 na 2, żeby już się nie bali. O, proszę bardzo. Teraz w końcu mogli stamtąd zejść. Ja bym im tutaj, wiesz co, pozrzucał kowadła, po prostu. Więc tak właśnie zrobię. Uwaga, kowadła z góry. Dobra, cel 0000000000 anvil. I nie wiem, jaka to jest wielkość, ale dajmy tak 10. Okej, dobra, czy na kogoś to spadnie? Nie, dobra, wszyscy sobie poradzili, jeden z was prawie dumny. Dobra, lecimy z kolejnymi. Ej, zaraz, tamtoś chyba odpadnie. Co to za jakieś dziwne było, dobra. Niech leci tego jak najwięcej. Oj, dobra, teraz już odpadła jedna osoba. Rzucamy anwile dalej, teraz naprawdę cały deszcz. Ej, czy to się będzie dało przeżyć? Dobra, kolejna osoba odpadła, kolejne dwie osoby odpadły, bo odpadła z tamtego narożnika i z tamtego. Co jakby ich zasypać w sumie piaskiem? Myślę, że to by było ciekawsze. Więc expand 1000D, replace, nie wiem, jakie jest zniszczone kowadło? Chipet anvil, okej. Dobra, kolejna rzecz to będzie tak samo, tyle, że tutaj damy piasek. Dobra, no i niech teraz to sobie leci i leci, ktoś do mnie dzwoni na telefonie, czy to jest ważne, to mama dzwoni, wróciło mnie z serwera. Dobra, czajcie widzowie, chwila przerwy. Dobra, wywaliło mnie z serwera, jeszcze mama zadzwoniła, więc słuchajcie, są utrudnienia, ale spokojnie. Myślę, że możemy jeszcze troszkę pospomować tym piaskiem, bo mam co do niego kilka pomysłów zaraz, tak żeby po prostu ten teren był nierównomierny. Nawet nie wiem, czy szczególnie mi zależy na tym, by ktoś tam ginął w tych piaskach, ale żeby ten piasek tam był, ponieważ teraz możemy im powiedzieć coś prostego. Możecie się bić, dopóki nie napiszę stop. Dobra, i zobaczymy, co im teraz zrobimy. Czy będą się bić ze sobą, czy nie będą się bić? No, o kurde, nikt się nie bije. Co? Tego się nie spodziewałem. O nie, tutaj tak jeden Steve wyjechał. Włączyła mu się agresja chyba. Ojojoj, i wszystko poszło się chrzanić. Przez chwilę, wiesz co, wierzyłem nawet, że będą na siebie tacy mili, nie będą się bić, ale jednak wybrali inną drogę i zobaczymy, czy ten Steve wybrał dla siebie korzystną drogę, czy też nie. Oj, wybrał się korzystną. O nie, to teraz na niego wjeżdża. No to była symulacja społeczeństwa. Okej, przestaje się bić. Stop. Dobra, tak naprawdę nikt z was nie musiał umierać. Oj, widzieliście to? Ty kraszczanie, co mnie biłeś, obyś przegrał. Napisała Agatix Herbatix. Ja tylko kojarzę teraz konkursów budowania. Ile mamy graczy? Graczy zostało nam 7, tak? Tak, zostało nam 7 graczy. W sumie jestem ciekaw, co gdyby zrobić im zawody splifa tutaj, ale to by się chyba źle skończyło na tak małej powierzchni, co nie? No, na splifa to jest trochę ciasno. No, trochę bardzo ciasno. Jakby to był wielopoziomowy splif? Zawody. Eliminacje wielopoziomowy spliff naprawdę brzmi dobrze. Ale dobra, spliffa zrobimy w takim razie później. Na razie póki tutaj są, to... w ogóle ten skin jest piękny. Jakiś taki w bok przesunięty. Myślałem, że to MWK ma najgłupsze oczy w Minecrafcie. Ale nie, dobra, te oczy nie są głupie. Ten skin nawet mi się podoba. Nawet jest oryginalny w jakiś sposób. Możemy ich nakarmić też, bo powinien zostać coś w nagrodę. Chociaż taką, wiecie, taką malutką. Ale te ciasta zeszły. Szybko się rzucili. Dobra, damy im się najeść chwilę, a w międzyczasie możemy przynieść kolejną konkurencję. Ej, ale w sumie wiecie, co tak sobie pomyślałem? Skoro jesteśmy w endzie, to co jakby im tutaj postawić Endermana? Nie patrzcie na środek. Okej, stawiam Endermana. O, ten fioletowy bardzo chce spojrzeć. Okej, czy ktoś popatrzy na Endermana? Musicie... O, zaraz, co on robi? O, podszedł do tego tutaj, podszedł do niego. Jezu, co to? Enderman. Okej, to naprawdę musi być najstresujące. Teraz chodźcie dookoła doniczki na shifcie. Co to jest Endermite? Ruszać się. Endermite to jest taki silverfish. O, ten Eva, że on im sam wchodzi pod to.
Okej, okay. Ej, on tutaj ma ewidentnie jakiś... Oj. Ale oni by mieli dobrą strategię, żeby po prostu patrzeć się w ziemię. O nie, wydaje mi się, że no to może delikatnie zepsuć moje plany, ale jednego nie można odmówić. Naprawdę mają tutaj stresówę. Ten Enderman się patrzy na mnie, ja jestem przecież niewidzialny, więc nie wiem dlaczego. Patrzę mu prosto w oczy i widzę w nich strach. Myślisz, że to on się ciebie boi? Czemu ty też z nimi chodzisz? Czemu ty też bierzesz udział? No nie no, z Endermana chyba nic nie wypadnie. A jak damy jeszcze do tego Endermite'a? Dobra, zobaczymy, co się wtedy stanie. Co jest? Zerby. Zaraz. Enderman zjada Endermite'y? Ej, nie wiedziałem. Ej, co jest? Ej, nie wiedziałem o tym. Wytyfy. Tyle dla gram Minecrafta i żyłem w niewiedzy? Dobra, to jest naprawdę mega dziwne. Dobra. Nie można patrzeć się ani w ziemię, ani w niebo. Dobra, i teraz wezmę sobie ten. Dobra, i teraz muszą się gdzieś patrzeć. No, to przeszedł. A ten jak idzie tyłem do niego. Ej, dobre. Oni serio dają radę. Ej, ten... Co jest? Oj, uniknął go wzrokiem. Tak pomalutku. O nie, ona idzie do tego Endermana. Nie, no ten Enderman jest ślepy. Jesteś głupi, panie Enderman. Naprawdę nie lubię cię, panie Enderman. Rozczarowałeś mnie totalnie. Ja mam pomysł na kolejną konkurencję. A kolejna konkurencja w sumie będzie całkiem ciekawa, ponieważ zbuduję tutaj taki mały perłę ma typ. No dobra, to od Endermana, ale wyrzucił ją. Dobra, wyrzucił ją. Robię tutaj taki malutki pokoik. Tylko... bunker? No. I kwestia jest taka, że kto się do niego teleportuje, ten przechodzi dalej. Chodźcie do mnie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, dobra. Każdy ma swojego dyrta. I teraz tak. Konkurencja jest trudna. Będę ich blokował. Trzeba dostać się enderperłą tam. Ale nie, bo ty tutaj ułatwiłeś. O. Każdy ma jedną szansę. Dobra, dawaj. Najpierw ty, świnia. Let's go. Czy ci się uda? O. No, prawie. No tak. Nie wejdzie tam. Tak jakby prawie. Dobra, nie wiem, niech będzie. Dobra, lecimy z kolejnym. Powiedzmy, że mu się udało. Uwaga, czy... Ej! Dobra, powiedzmy, że jemu się też udało w takim razie. Zobaczymy, może to źle nam odpali na tej konkurencji. To całkiem prawdopodobne. O nie, no wszyscy tam trafiają. Zaraz, a tu Endermite przyszedł. Co to za jakaś selekcja naturalna? Kurde, nie mogę go trafić. O, dobra, dawaj kolejny. O, się wczołgał nawet. Co jest? Dobra, czy kolejna osoba da radę? O, dobra, mach. No nie, no wydaje mi się, że może to zrobiłem za proste, bo ja miałem nadzieję, że oni wrócą tam do środka do tego pokoju, ale patrząc na to, jakim idzie, to chyba za bardzo nikomu... O, nie, drugiemu się udało. Okej. Czyli Alex i Steve jako jedyni tak trafili do tej dziurki. To jest bardzo warte zauważenia. Dobra, nieważne, wszyscy się przedostali. Więc teraz tak. Ta konkurencja to jakiś chyba fail. Wyłazić. Dobra, nie, wiesz co, ja ci powiem tak. Nie ma co w takim razie. Piłka jest krótka. Dawaj, rób piętro. Tak, dwa bloki, wiesz, dwa bloki, o. Takie trzy piętra musimy zrobić do spliffa. W sumie będą cztery piętra, bo jeszcze dolne też zamienimy na śnieg. Więc co jest na górze, ten śnieg topnieje. Co? Jak topnieje? O co chodzi? No nie wiem, znikał. Lol, no dobra. Czekaj, daj mi tutaj wyjść jeszcze wyżej. Dobra, trzeba zawęzić doniczkę tutaj, ja się tym zajmę. Patrzcie, co teraz robię. Zmieniam terakotę na szkło. Okej, także wszystko stało się przejrzyste. Zmieniam dwa na snowblock. Okej, i tak samo zmieniam 3 na snowblock, więc tylko jedna osoba prawdopodobnie będzie mogła to przeżyć. Oni tutaj piszą, że są, zobaczymy się po tamtej stronie, żegnaj przyjacielu i tak dalej. Nie są w nim taki depresyjny nastrój, skoro przecież jest wielki finał i ktoś właśnie tutaj zaraz wygra wielką fortunę. Dobra, arena do spliffu jest gotowa. Myślę, że będziemy mieli naprawdę bardzo dobry podgląd tego, co się dzieje. Czas rozdać łopaty! Ej, ja nie wiem, co to będzie, ja się mega tego boję. Dobra, Ty trzymaj łopatę. Wszyscy dostają po łopacie. Dobra, czy każdy ma łopatę? Każdy ma łopatę. Dobra, gdy napiszę start, zaczynacie zawody spliffa wielopoziomowego. Jest to finał, co oznacza, że tylko jedna osoba może wygrać. A
teraz spadną. Start! Dobra, zobaczymy teraz, co się dzieje. Okej, okay, od razu zaczęli się zrzucać. Ktoś tam został na górze, jeden Steve. Oni już są na dole, tutaj pierwsza osoba. Oj. Dobra, na dole jeszcze jest bardzo dużo miejsca. Oni są poukrywani na różnych tych. On w ogóle śnieżką do niego strzela. Co jest? Ej, ten skapnął się, że może od dołu podkopywać. Alex podkopała Steve'a, który był na najwyższym poziomie. I teraz on jest na znaczy ona jest na najwyższym poziomie. Ale on to samo może zrobić z nią. Oj. Tutaj naprawdę jest bardzo skomplikowana akcja. Oni są wszyscy pod sobą tam. O nie, Steve przepadł. Alex tak samo ma szansę na przepadnięcie. Ten, co pierwszy na samym dole, powinien wykopać wszystko poza jednym blokiem, na nim stanąć. Każdy tak, spadnie. Tak, on zauważył tą Alex, że tam jest. Patrz, pozbył się jej. Okej, co oni teraz robią? Czy oni teraz będą w stanie się w ogóle dosięgnąć? Nie są w stanie się dosięgnąć, co jest ciekawe. Ale chłop się buduje śniegiem do jego. Co jest? Czegoś takiego się nie spodziewałem. No ale jeżeli skraftował sobie śnieg, no to w sumie jest to jedyna opcja na to, żeby... O, patrz, jak oni z tą rozkminili. Okej. Oj. Było naprawdę bardzo blisko. Jeden blok brakował od tego, żeby nasz Technoblade, przynajmniej jego podróba, wygrała. Samuraj wrócił na samą górę. Technoblade na dole. Dokopuje się do góry. Samuraj już po niego idzie. Ale się tu dzieje. Z naszej doniczki, słuchajcie, nic nie zostało, ale za to konkurencja trwa w najlepsze. Nie, tutaj nie można tak wysoko. Nie można wyżej niż szkło. Dobra. O, i ten zwierzę strzela śnieżkami. Kto tutaj zrobi pierwszy ruch? Widzę, że on jeszcze ma trochę śniegu. O nie, tamten O, ale to było bliskie. W sumie ten Technoblade mógłby zrobić doskok do tamtego, chociaż tamten ma... Oj. Czy on teraz na niego skoczy? Nie, już myślałem przez chwilę, że to zrobi. Technoblade się obudowuje. Samuraj stoi na górnym piętrze. Czy ktoś z nich... Co on robi? Czy on robi bunkier tam? Czy oni mają jakieś strategie? Dobra, Technoblade wraca na górę. Zbiera śnieg, żeby móc więcej bloków zrobić. No, jest w niebezpiecznej sytuacji, ale jednak, jak widać, samuraj nie może go dosięgnąć. Musiałby wybudować jeden blok. I tutaj cały czas to kwestia tego jednego bloku. Próbują się dosięgnąć. Czy się uda? Ten jeden blok tutaj, który może było przeskoczyć. Oni obydwoje są delikatnie przestraszeni. Delikatnie bardzo. Dobra, co zrobią? Oj! Agresywna gra nie popłaciła. Za to, jak widać, kto to jest? Szwagierek! Szwagierek wygrał! No tak, to była naprawdę bardzo trudna konkurencja. Emocje były mega. Nie spodziewałem się, że gra będzie przebiegała właśnie w taki sposób. Szwagierek wygrał. I dobra, Szwagierek, słuchaj, z racji, iż oczywiście wygrałeś zawody w doniczce, to dostaniesz pamiątkową doniczkę, co myślę będzie spoko, proszę bardzo, to twoja pamiątkowa doniczka. No i masz jeszcze taką większą doniczkę, czyli Sharkera, oraz proszę bardzo, netherytową łopatę, ponieważ jak pokazałeś, naprawdę umiesz się nią posługiwać, a kto ma nosić netherytową łopatę, jak nie jej mistrz, którym jak widać jesteś, bo wyglądasz jak ninja, prawie, znaczy jakiś kung fu na pewno. No i dobra, trzymaj dwa te, ale nikomu nie mów, że ci dałem. A wy widzowie, nie zostawiajcie łapki w górę. I nie zostawiajcie suba. Nic nie róbcie, bo filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Nie no, żartuję, zostawcie łapkę w górę. Do jutra, yo.